za mną wielki meczet Szejka Zajeda. Wielka inwestycja, która rozpoczęta została w 96 roku, ukończona w 2007, czyli 11 lat budowy. To jest meczet, który czerpie swoje inspiracje z różnych architektonicznych stylów islamskich, tradycyjnych i nowoczesnych. Inspiracje z budowli z Maroka, Egiptu, Turcji czy Pakistanu. Zbudowany z najwyższej jakości materiałów, takich jak biały alabaster, który przyjechał tutaj do Abu Dhabi z Grecji i z Włoch. Jest bardzo gorąco, jest 35 stopni, a temperatura odczuwalna to 48 stopni. Słońce nie zwalnia tempa, jest bardzo, bardzo gorąco. Ale to nie jest takie ważne. Ważne jest to, że jestem teraz tutaj na dziedzińcu tego meczetu, który robi ogromne wrażenie. Przeogromne wrażenie. Widać, że zbudowany jest z rozmachem i widać, albo raczej czuć, że nie były to tanie rzeczy. Jeśli wierzyć temu, co mówią tutaj ludzie pracujący tutaj, to tam za mną jest największy na świecie ręcznie tkany dywan, który ma 5000 metrów kwadratowych, a jednocześnie nad nim największy na świecie żyrandol. Nie wiem, o jakiej powierzchni, ale takie ma miano, że jest największy na świecie. Jest zbudowany z kryształów Swarovskiego. Pewnie było to drogie. Ten dziedziniec ma 17 tysięcy metrów kwadratowych, a meczet sam w sobie może pomieścić aż 40 tysięcy ludzi naraz. Ogromny budynek, wybudowany z wielkim rozmachem. Są cztery minarety, czyli wieże. Każda z nich ma po 107 metrów wysokości.